siema, jestem Rajo Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii z gameplayu z FSA 22. Ze mną dzisiaj jest Cichy, witam serdecznie. Witam wszystkich zgromadzonych. Cześć, cześć oczywiście. No i cóż, lecimy z okrejnym odcineczkiem, gdzie prawie co nie miara, więc może przedstawię jaki jest plan. Jak widzicie, trochę nam się parę tutaj narobił truskawkami. Trochę, czyli wciul, bo tu mamy już 48 palet załadowanych i dzisiaj będę to sprzedawać. A tutaj mamy jakieś 12-14 palet mam jeszcze, nie? Więc całkiem sprawnie to idzie. Co tam jeszcze? Oddałem się w niektóry wyporczony, więc dlatego mam to w big bagach takich, bo musiałem to wyładować sobie, żeby nie stracić nasion. No i dziś będzie akcja opryski od chwastów i nawożenie. Więc ja dzisiaj pędzikiem jadę od razu to sprzedać. A Cichy pojedzie po nasz nowe sprzęty. Więc w sumie możesz już jechać, żebyś czas nie tracił. I ponadto... Okej, okay, spoko, to już ten tłumaczył, potem zaraz będziemy prowadzić jakiś dialog, tylko na początku chcę wszystko powiedzieć. Oczywiście bliska, łapeczka w górę, w dół się już nie da, więc tylko w górę zostało. Komentarzek o nazwie hashtag nawóz, niech będzie, może być. Elegancko Cichy już pojechał, więc super. No i co, Twitch oczywiście w opisie, panajcie, bo będą streamy, chyba nawet dziś będzie stream, dla was dzisiaj będzie stream o 16, więc podajcie. Tak, dobrze mówię. Dzisiaj będzie stream o 16, więc podajcie, bo to będzie odcinek na poniedziałek. Przy okazji, skąd tyle pieniędzy? Rockstar, nasz kochany modmaker, wydał taki modzik, co się nazywa, na nowe pieniądze ogółem. No i patrzcie, dolar miałem tyle, 59 tysięcy, a dzięki temu, że to się też przewalutowuje, jest mnożnik, no to mam 246 tysięcy, więc super. Dobra, już tam jadę, żeby cichą co robić, też sam zacznę coś robić, bo gadam, a nic nie robię. No więc tak, opryskiwacze. Kupujemy ten opryskiwacz za 162 tysiące. Trochę kaski jest dużo, ale niestety musi na to pójść. I rozrzutnik do nawozu. Chyba kupię ten. O Jezu, chyba nawet nie starczy. Amazona. Ale trzeba kupić w granulacie. Dobra, to poczekajcie, że sobie tego trochę kredytu wezmę. W takim razie. Pożyczmy sobie kaskę. Aha, tak się pożycza. Nie o pełną ilość, tylko o jakiś tam mnożnik jest. No to w sumie spoko nawet, nie? I weźmy sobie to. Kupmy. Dobra, i już ci też od razu... Jakbyś mógł, to też napełnisz od razu... wszystkie te... Wiesz, chwastobójczym i tak dalej, nie? Dobrze, dobrze. Tymi wszystkimi opryskami. Więc tak, tyle to chyba starczy. To mam wziąć od razu siewkę? Tak, na przód sobie weź, nie? Wziąłeś obciążnik? Wziąłem właśnie. Dobra, to zostaw, trudno. Pojedzie się innym razem, to się go zabierze. Więc to ci już kupiłem i przy okazji też kupię ci nawozy i to będzie chyba ziarna, wapno, nie? To jest to? To jest chyba to. Kornkali, tak? To jest ten od nawozu. Jest nawóz. Dobra. Więc tam wejdzie, nie wiem ile tam wchodzi, więc kupię dwa jakby co? 2,5 tysiąca litrów. Okej, okay. A po prostu masz ile wchodzi tam litrów? 1200 chyba. A nie, aha, 3200 dobra. Wchodzi w siewkę. Ale to chyba 1000 wystarczy na chwastę, nie? Tak. Dobra, zaraz wszystko dokładnie posprawdzam. Pyk, czy to mamy? Opryskiwacze. 1200 wchodzi, okej, okay, a tam jest więcej. No dobra, to i my ruszamy w takim razie. No, więc ludziska, jakoś tak sobie wszystko to leci. Ponadto, jak sprzęt ruskawki, to jakbyś mógł mi też przypomnieć, bo mogę zapomnieć, zaraz zacznę się rozgadywać, żebym oczywiście mu pokazał kolejne zabawki, jakie są do sprzedania, co nie? Znaczy do zbierania. Mamy dzisiaj taki fajny spocik trzech zabawek i dwóch, więc dzisiaj pięć zabawek zgarniemy sobie. Najpierw bym to pokazał się najfajniejsze spoty, potem wiecie, potem te pojedyncze jakieś, nie? Więc dobra, a teraz pytanko, gdzie ja też z tym jadę? Mam tutaj 7200 truskawek naładowanych, a nawet nie wiem, gdzie mam z tym jechać. Więc już tylko sprawdzimy sobie, gdzie jest najlepsza cena. Truskawki. I mamy to za 4300 na Johnson Farmers Market. To jest chyba, z tego co pamiętam, to jest w tym miejscu tutaj. Nie? Aha, tutaj. Więc dobra, jedziemy którędy? Prosto i zjeżdżamy tamtędy, dobra, spoko. Więc zawijamy kierunek i lecimy. No, dzisiaj ogólnie sporo chwastów będzie do roboty i naważania, bo naprawdę się tego nazbierało. Więc akurat fajnie, że tak się udało nam to ogarnąć. Miały być co prawda się na kosy, ale patrzę, no nie, jest tyle chwastów, że po prostu trzeba to zrobić jak najszybciej. Więc wiadomo.
No i Cichy, może powiedz, co tam u ciebie, jak się nazywasz, skąd jesteś, może jakieś takie rzeczy o sobie trochę, żeby cię widzowie bardziej poznali. Więc jestem Olek, pochodzę z Wielkopolski i głównie no, lubię grać, pograć sobie w Farminga. Nie tylko w Farminga, bo również inne gry. I w sumie mam własne gospodarstwo. Trochę się w realu też porobi i tak jakoś leci. Jasne, rozumiem. I Farminga grasz już też pewnie jakiś dłuższy czas, a nie? No, z 9 lat będzie. No, tak jak właśnie pisałeś w zgłoszeniu, 9 lat, więc jak najbardziej oczywiście jestem w stanie to uwierzyć, bo Farming jak wciągnie to naprawdę na długą chwilę. O, czekajcie tutaj, panowie jeżdżą, nie chcę im się wtryniać, bo wiecie, że tutaj pierwszeństwa wstrzymają pojazdy, a nie my. Dobra, więc my gdzieś wjeżdżamy. Troszkę mi tutaj nie ukrywam, że przycina przy tym, mam 50 klatek, tak sobie krąży, ale tyle pale, co tutaj mam, to się nie dziwię nawet. No więc też zobaczymy, ile za to hajsu się dostanie, bo co by nie było, jednak fajnie byłoby sobie na tym trochę zarobić. A to jest na samą górę zjechać, więc tu trzeba zakręcić. No i dzisiaj tak, chcesz robić opryski, czy chcesz nawozić? To obojętne. Masz ogólnie wybór jakby co, bo mi tam też to lotto, więc mogę, jakbyś chciał... Mogę sobie popryskać. Okej, okay, dobra, spoko. To wiesz, na 24 tam będzie całe chyba wszystko do pryskania. I na tym drugim poletku naprzeciwko chatki, nie? Tam 29. No, też jest dobry do popryskania od chwastów. Dobra, my już tutaj zawijamy powolutku. Ja nawet nie wiem, czy teraz bo może screen jakoś nie strzelić. Więc zaraz mam walny screen i zobaczymy, co to z tego będzie. Dobra, screena strzeliłem, myślę, że wyszło spoko. A nie trzeba to na mnie drugie, a potem dodam, żebyście fajnie to jakoś mieli. Teraz tutaj trzeba zakręcić chyba, bo w ogóle źle pojechałem na samym początku. Ale mam nadzieję, że ten wjadę jakoś. Ostatnio widziałem, jak właśnie Borsuk grał u siebie tam na swoim saveiku i pokazywał, jak jechał z podobną ilością palet i się wywrócił. No i niestety trzeba było zbierać. Więc mam nadzieję, że mi się to jakoś uda dostarczyć w miarę bez szwanku. Okej. Okay. No i lecimy. Ile to się zrobi? Śpiewacz postawiłem pod wiatą koło kombajnu. Super, dzięki. Okej, okay, 37 tysięcy zarobione. Myślę, że to nie jest źle. Tak na tamte ceny to jakieś 9 tysięcy było, myślę, około, nie? Coś koło tego. Więc właśnie, kurczę, też trochę szkoda, że jest ten kurs przewalutowany jakby. Bo ceny jednak były tamte spoko. W sensie w miarę realne. A tu nie ukrywam, trochę to jest zawyżone, nie? No i wiecie, troszkę słabiutko, nie wiem, jakby tam... Nie wiem, czy Roktor to ogląda, ale jakby na przykład można było to jakoś ogarnąć, zmienić na właśnie wersję poprzednią, to byłoby w sumie nawet lepiej, bo tamte wszystkie ten są dostosowane tak raczej w miarę porówno, nie? Że jest to takie w miarę realne. Co już zabijam do ciebie. Ty już rozumiem, bierzesz się za opryski, tak? Już na pole i zaczynam pryskać to przed nami. Okej, okay, super. Super, super. Ja już też zaraz będę zjeżdżać. Nawet dwa przejazdy będą, będzie pole opryskane. Okej. Okay. No właśnie, dlatego myślałem, czy też by nie zrobić czegoś tutaj innego, nie? Na tych polach. Ale jak wyszło tak, to spoko nawet. Myślę też nad jakimiś misjami. Ogólnie co sądzisz na temat misji? Robić czy nie robić misji? Znaczy, moim zdaniem się opłacają tylko misje z nawożeniem, jeżeli... Znaczy, no jeszcze zbiory, bo się zarabia z tych zbiorów też dosyć dobre pieniądze. A nie, czekajcie. Tak, to reszta to jest takie... A reszta trochę średnia właśnie, no, ja teraz jest średnia. Kultywator na przykład jest bardzo tani, nie? A też trzeba trochę czasu na tym spędzić. O to mi właśnie chodzi. Jeszcze no, jak więc... się na przykład we dwóch gra i się we dwóch pojedzie na jedną misję, to jeszcze jakoś to ucieka. Ale jak się samemu robi, to... No właśnie, właśnie. Ogólnie co zauważyłem, wielki progres na przykład w stosunku do 19, że można robić we dwóch misje, nie? Na przykład można wziąć kilka misji jakby naraz, nie? No to też jest fajne. To super, tego brakowało. W 19 aż tak dużo misji nie robiłem, co prawda, ale też to zauważyłem. No, to jest bardzo spoko ogólnie. Dobra, więc już tutaj do ciebie zajeżdżam. Zaraz będę koło ciebie. Ty już jesteś chyba w tym... Aha, tak, tu jesteś. Spoko. No, już prawie kończę. Tak szybko. Jezu, aż tak się szaro to zrobiło? No.
Masakra. A to potem znika, czy już nie znika? Czy to zostaje tak, jak nie, jest? To zostaje, ale na szczęście te chwasty się schowają w zbożu i nie będzie chyba ich aż tak bardzo widać. Ale no te super. Wysokie, to masakra jest. No, z wysokimi średnio. No ale cóż, mamy takie jedno pole niezadbane, gdzie niestety zobaczycie chwasty, więc no cóż, wyszło jak wyszło, niestety. Pod wiatr zostawiłeś tutaj koło truskawek, tak? Koło szklarni? Nie, koło kombajnu tam. A, koło kombajnu, części. Dobra. To już sobie tylko odstawię tej przyczepę i biorę się za nawożenie. Nie wiem, czy będzie to się to liczyło nawożenie, czy nie będzie się liczyło po chwastach. Bo chyba chwasty są tylko do chwastów, a nawożenie jest jakby inną rzeczą, nie? Tak mi się wydaje. Bo tak powinno być. Drogą dojadę na to. O. Dobra. Tamtą drogą dojdziesz, która jest w tym. W... pod górkę co leci, nie? O, właśnie, dobra, wjechałeś tam. No i tam prosto i potem za chatką zjazd jest, nie? No, wiem, o co chodzi. Zaczepię sobie jeszcze obciążnik do tego. Sorry, tak z której mierzcie, ale no, nie chciałem się już go odpinać. Myślę, że rozumiecie. Dobra, więc zajeżdżam. Ej, wiesz co, jakbyśmy mogli tą chwilę poczekać też, co nie? To byśmy zrobili jakąś ono miniatureczkę. Bo ostatnio zapomniałem o miniaturkach na odcinku, a potem nie chce mi się robić kolejnego save'a i jeszcze raz otwarzać, że tak powiem, historii. O co chodzi? Więc już do ciebie tylko podjadę z tym, z nawozem. Koło pola na ciebie zaczekać, czy tutaj? No, tam na wjeździe. Okej. Okay. A i tak, ustawmy sobie od razu szerokość roboczą. 27 metrów będzie, myślę, okej. Okay. No, to jest akurat jej siewce super, nie? Że ona ma tak to ustawione. W ogóle myślałem, że ona jest strasznie wielka, a ta się okazuje, że jest nawet taka dosyć spoko. No ale jak się cały 19 gra na lajkach, to nie ma co się dziwić. A. W sumie w 19 też ta kuna siewka była dosyć sporawa. No, właśnie, była spora. W ogóle szkoda, że teraz jej nie ma tutaj, nie? Bo spory też maszynek brakuje. Na przykład rozrzutników mi brakuje z 19. Co teraz jakieś takie niby spoko te fantechy, ale takie nie do końca mi się one, nie do końca mi one siedzą, nie? Czy szczerze mówiąc mi ten był też fantecha rozrzutnik ten jednoosiowy w 19 chyba i on był już taki przejedzony, bo on już 15 był chyba, 17 mi się wydaje i on taki już przejedzony był moim zdaniem. No to też prawda. Ten Puna za 54 tysiące, on mi się tak bardzo średnio podoba, ten co tak wyrzuca na bok, to a, no no. Dobra, wiesz co? W miarę spoko. Ja to się tak w miarę ustawię jeszcze. Tutaj gdzieś w tym miejscu i ty tam zaraz, jak ci powiem... No dobra, to Rodzicka widzimy za chwilę, jak zrobimy miniaturkę, nie? Dobra, Rodzicka, wracamy do was po przerwie. No i co? Myślę, że trzeba tutaj porozrzucać. Ja myślę też nawet, nie wiem, dawać tam tutaj, gdzie było potalerzowane, czy nie bardzo? W sumie można później i będzie chyba można jeszcze na wierzch rzucić, to nie będziesz musiał później tego dawki, jak już wyrośnie, dawać. No właśnie, więc chyba teraz rzucę po prostu na to ściernisko po talerzówce. I tak to jeszcze będziemy robić orkę później na wiosnę raczej, więc to też myślę, zobaczycie. Okej, okay, dobra. Więc wcinamy się. O, elegancko leci. Nawozi się, więc super. Takie dzisiaj akcje nawozy. Tam jeszcze będą się nawozy porobić na poletku zaraz przy chacie, bo tam też nie robiliśmy, tam też trzeba coś zrobić, bo tam jest rzepak elegancki. Chwasty chyba porcy nie wychodzą, nie? Dobrze myślę? No tak. Bo chwasty na pewno wychodzą po talerzówce, nie? Że jest taka zależność, że jak nie chcesz się bawić z kamieniami, to robisz talerzówką, ale potem bawisz się z chwastami, nie? A jak robisz gruberem i orku, tam lecisz, no to niestety, ale masz ten minus, że no trzeba to potem nawozić, tak? Dobrze mówię? Cześć, zgubiłem wątek chyba. Dobra, nieważne. Nie, jak robicie gruberem, to macie kamienie. O, jak to macie kamienie, ale nie macie chwastów, ale jak robicie talerzówką, to macie chwasty, ale nie macie kamieni, nie? Więc taka... No, tam gdzieniegdzie wyskoczą kamienie, ale niedużo chyba. A, teraz drugie pole zajeżdżasz tam? Okej. Okay. No tam są większe chwasty, więc musisz tam też to tak ogarnąć. Dobra, ja to tak w miarę staram się nakręcać. Też nie zawsze to wychodzi realne jakoś, ale spoko. No i też czekam też te wielce na modzik Precision Farming, nie? Który wyjdzie.
Mam nadzieję niedługo, bo on, ja bez niego sobie już nie wyobrażam po prostu, bez tych gleb i tak dalej. To naprawdę by super zawsze jakoś urozmaicenie do rozgrywki wprowadzało. Fajne było, ale szczerze ja osobiście nie miałem do tego cierpliwości. Nie, ja tam akurat bardzo lubiłem. Mi się tam super na tym grało. Dobra, czy ja to będę mógł teraz nawozić, czy nie bardzo? Zaraz zobaczymy też to. Mam nadzieję, że będę mógł nawozić. Nawozi się? Nawozi się, okej, okay, super. No, to elegancko. Dobra, i co? Słuchaj, mamy odcinka na razie 16 minut. Myślę, że to nawożenie powinniśmy się elegancko wyrobić, tylko że problem taki, że ty już nie masz za bardzo co robić. I tak rozkminia właśnie, co byś mógł porobić do tego. Jakąś misję czy coś mi weź. Chcesz misję porobić? Mogę zrobić. Bo w kolejnym odcinku pewnie zrobimy się anakosy jakieś. To też by się hajsik przydał. A, no i zabawki też nie pokazałem wam, więc wiadomo. To może zrobić też nawet tak, że skończę to pole, tylko co to jest. I ty tam pojedziesz o, wiesz, ponawodzisz inne pola, co nie? Ja w tym czasie pójdę poszukać zabawek, żebyśmy tak też mieli wszyscy do roboty, okej. Okay. Przejedź elegancko też. Nie będę tak ci rzucać po pociągniku. Żeby mi lakier nie strzelił. Tak, w ogóle teraz koszty tych lakierów są po prostu jakieś masakryczne. Ale super, tak się cieszę, że jest to takie drogie, bo teraz trzeba myśleć, co się robi już i w co inwestować. A i ponadto, nie wiem czy widziałeś, ale grając na poziomie trudności trudnym, jest też takie coś, że jeżeli uderzysz na przykład ciągnikiem coś, to się maszyna niszczy. A to nie wiedziałem o tym akurat, bo ja osobiście gram chyba na średnim poziomie, ale no ja mam już trochę przegrany na swoim stawie godzin, bo tam już będzie pod 50 chyba. I mój John Deere 7810, jak zobaczyłem cenę malowania jego, no to się złapałem po prostu za głowę, bo wyskoczyło na 25 tysięcy. No to prawda, jest masakra, nie? Ile to w ogóle kosztuje, ale myślę, że to fajnie właśnie realnie, bo możemy sobie jednak no zaplanować, czy lepiej, żeby wyglądał, czy lepiej, żeby działał, nie? I zawsze jakieś tam trudności gospodarcze wchodzą do tego. No ja ogólnie tam przed to, że one się psują pod uderzeniem, wiem od Blood Raina, nie? Tam od tego streamera z Twitcha, pozdrawiam serdecznie, wuja, który właśnie powiedział, że one się faktycznie niszczą i tam chłopaki też potwierdzali, bo grałem na maksymalnym poziomie trudności i że trzeba po prostu uważać na maszyny, nie? Więc super sprawa, tak naprawdę, że nawet ponad samochodem jadąc tam jakimś ciągnikiem na czołówę z kimś, czy jakiś budynek, nawet 25% potrafi zabrać jakby tego stanu technicznego. Więc ogólnie wow, nie? Naprawdę świetnie to zostało zrobione. No i cóż, szacunek po prostu dla gianców, nie? Za to kolejny raz to mówię. Ale wiele takich właśnie smaczków jest, których gdzieś tam brakowało, albo nikt nie prosił, a każdy potrzebował, nie? Właśnie tak. Moim zdaniem na przykład hodowla koni, ja nie wiem jak to jest, ale ja na przykład jak zacząłem hodować konie, przez dobry, no sezon minął dobry i je codziennie ujeżdżałem, miały wszystko na fulach i praktycznie ich cena nie wzrastała. A w 19 to było praktycznie chwila i te konie były już do sprzedaży. No właśnie, to może trzeba jeszcze jakoś bardziej ogarnąć, nie? Czy coś, ale... Ale no tak, dobra. To co, ty na razie nie masz jakby nic do roboty, tak? No nie bardzo. Co, jakąś misyjkę byś chciał, to bym ci zaraz tutaj coś fajnego ogarnął. Też jakieś nieduże pole, może kultowatorowanie raczej odpadu tutaj. O, może opryskanie, ale czekaj. Środkiem chwastobójczym. A tu już jest inna maszynka, czekaj. Ona 69, gdzie to jest? 69, a tam jest, wiesz, musiałbym też dokupić nawóz. Jeszcze jest na sklepie trochę. Tak? Bo tam w tego Mausera wchodzi 2000 litrów. Czyli co, chciałbyś to zrobić i wypożyczyć ci maszynki, tak, do tego? Nie, mogę naszym pojechać w sumie. Okej, okay, no dobra, to co, po prostu przyjąć kontrakt, tak? Żeby tak. Ten... Dobra, więc poleciało. Akurat wezmę obciążnik ze sklepu. Dobra. O, dobry pomysł. I co, jakbyś tam potrzebował jeszcze jakiejś tej, trochę więcej tej dawki, w sensie, no, żeby cię dokupić, to mów śmiało, nie? To tam ogarniemy. Jeszcze zostanie jeszcze w tym Mauserze na sklepie, więc... A, no to spoko. Skoro tak, to spoko. No, dobra, my sobie to pole tylko dokończę. Zostanie mieć tam jeszcze dwa na później, to zaraz pójdziemy wam pokażę z ludzka, gdzie są zabawki. Mam dla was naprawdę dwa fajne spoty, na trzy zabawki i na dwie zabawki.
więc 5 zabawek dzisiaj znajdziemy. No i wiadomo, zawsze jakoś to jest kaska, a przy okazji dla was też coś ciekawego, bo możecie zobaczyć one, gdzie one leżą, prawda? Więc też jest super opcja. Jak ktoś nie widział, ja już akurat prawie wszystkie zabawki zabrałem na save'ie, na którym gramy na Twitchu, więc tam już mam wszystko ogarnięte. To mogę się pochwalić, gdzie one są, nie? O, sorki za mikro. Dobra. A, ogólnie ważna sprawa ludziska, której nie poruszyłem na pierwszych odcinkach. Odcinki, które nagrywamy z widzami, bo też się możecie oczywiście do odcinków zgłaszać. Wszystko macie w opisie. Polega też na tym, że nagrywamy to jakby rano, nie? W godzinach takich raczej porannych. No i dzisiaj mi się udało, super. Właśnie z Olkiem, tak? Olek, pamiętam dobrze? Tak. No, z Olkiem udało mi się dzisiaj zgadać na godzinę tutaj właśnie 11. Więc super, że wszyscy punktualnie dotarli. No i jesteśmy tutaj. Dobra, więc co? Przypominam, że właśnie takie nagrywki są rano, więc raczej sobie czas rezerwujcie. Jakby co? No bo raczej wieczorem nie mam czasu, ewentualnie po 22. To jak macie chwilę po 22, to też spoko, nie? Ale to też wiem, że nie każdy może mieć, bo szkołę macie i tak dalej, więc wszystko oczywiście rozumiem. Dlatego to jest informacja skierowana do osób, które chcą jakby wystąpić, nie? Dobra, po kolei, gdzie są zabaweczki? Czy on pokazuje? Musimy udać się tutaj na pociąg i teraz pójść w stronę, w tą stronę, tak. Teraz wam pokażę, gdzie znajdziemy aż 3 zabawki i są to zwierzątka. Nie tutaj, tylko trochę dalej. Przy polu 67 mamy właśnie taki most, z tą drogą bardzo fajny, pod którym znajdziemy aż 3 zabawki, więc proszę bardzo. Jest to krówka, konik i owca, więc za każdy dostajemy tu akurat po 4700, no bo mam tę walutę inną, ale ogólnie za każdy jest po tysiaku, nie? No i kolejnym takim miejscem, gdzie mogą fajnie pokazać, to są oczywiście tutaj te świnki. I tu będzie chyba nawet aż 3 też kolejne. Zresztą są to 2 miejsca, ale zaraz wam pokażę jedno, nie? Więc taka ciekawostka, to mamy świnkę. Odbierzemy sobie ją, jeszcze świnek nam zostało do zebrania całości. No i lecimy dalej i tu mamy też 2 świnki. Więc proszę bardzo, taka ciekawosteczka. Troszkę kaski wpadło, ja przy okazji spłacę część zadłużenia. Okej, okay, są nam jeszcze rata, więc nice. No i tak to sobie tutaj prezentuję. W ogóle coś tu jeszcze będziemy mieli w tym miejscu? Chyba nie, ale to teraz, skoro tu jesteśmy, to wam pokażę, że tutaj też jest zabawka. O, wóz. No, więc płaćmy od razu, zostało 1000 zł. Taka ciekawostka, wszystko właściwie jest w jednym miejscu. Mam też szczerą nadzieję, że uda mi się pokazać wam jaskinię niedługo, bo w jaskini też jest bardzo dużo zabawek, jest ogromna ilość tam przy tym miejscu, naprawdę. Jak ktoś chce się tam zaopatrzyć w takie rzeczy, właśnie w pieniądze między innymi, to bardzo polecam poszukać sobie, bo to jest też fajna sprawa, przy okazji zasilam budżet, co nie, który na początek farminga, save'a naszego całego jest troszeczkę mały. A maszyn trzeba kupić i rozwój też zrobić jakiś, nie? Więc dobra. Przy okazji, mam też paletę miodu, która nam się wyprodukowała. I jest ciekawa rzecz, bo 11 tysięcy kosztuje za ten... za 1000 litrów chyba? A my tak, tam mamy... za 1000 litrów. No, ale to jest chyba w tych podawane w dolarach, nie? No chyba tak, chyba tak. Ja mam, a na przykład jeszcze w euro, ty masz tylko w dolarach. Mhm. Znaczy no, dolar, euro to jest chyba jakby tutaj to samo, nie? Czy jak ty masz podane? Nie, ja mam 282 euro na koncie. Aha. Aha, dobra, czyli ty masz łącznie inaczej, to pokazuję ci, okej. Okay. No ja mam akurat 1335 zł, nie? Właśnie ludzie, dajcie znać, czy gramy w tych złotówkach, czy nie gramy w tych złotówkach, ponieważ gra jest zrobiona pod te złotówki, jeszcze pod te euro, dolary i funty, a to przewoltowanie troszkę nam zaburza jakby ten cały taki schemat, ile zarabiamy, nie? Więc ja na przykład możemy w sumie na tak po chwili namysłu uważam, że można by było nawet to wyłączyć, ale też dajcie znać, co wy tym sądzicie, no bo co by nie było, wam też coś będzie po prostu lepiej odbierało, nie? Także po tym odcinku możecie tam napisać, a ja dla testu na kolejnym odcinku po prostu wyłączę to, żeby nie było i zobaczymy, co i jak to będzie. Tutaj ten polu właśnie, co ostatnio z Ringiem powiększaliśmy, przejechałem się na leżówką, trochę to pole powygładzałem, jak widzicie, kamyki zostały i kamyki zostaną na ten sezon. Nie będę bawić w te kamienie dopiero w kolejnym sezonie, jak już tych kamieni trochę więcej wyjdzie, to wtedy dopiero z tymi kamieniami się coś zrobi.
Wiem, że będą psuły one maszynę i to się przełoży na koszta kolejne, ale no powiedzmy, damy sobie taki bufor tego jednego sezonu, który tak jest pierwszy, zawsze średni, więc wiadomo, że to wychodzi sobie tako. Wiesz co, na tym zaraz do ciebie zajrzę, zobaczę jak tam sobie radzisz, jeszcze to nie problem. Ja dopiero dojechałem na pole, także lecimy. Aha, 26 minut odcinka mamy, więc jak coś to jest nawet ten, gdzie ty jesteś tutaj w tym miejscu, okej. Okay. Kiedyś do ciebie. O, jest to pole, tylko ja ostatnio kultywatorowałem, wiesz? Więc współczuję. Ale chyba w miarę szybko to pójdzie, nie? 24 metry robi robotę. No, dobra, to działaj. Tu jest ogólnie soja, więc fajnie. W ogóle tekstury tych wszystkich upraw są naprawdę cudowne, nie? Wygląda tak, naprawdę mi nieźle. Mi się podoba, tylko może moim zdaniem trochę kukurydza jest taka jakby... Taka, jak już jest w takim przedostatnim fazie. Za bardzo żółta. Trochę nienawozowana była. No, taka trochę sucha, nie? Tak. No, to prawda. Za jasna jest po prostu. Powinna być troszkę taka bardziej właśnie, bardziej taka gęsta i zielona, nie? To byłoby lepiej. No ale cóż, to wszystko gdzieś tam też się z tym czasem pewnie pozmienia, nie? Jakieś mapy zaczną wychodzić, jakieś mody może. Po prostu na to, więc to też pozmieniamy sobie. Chociaż wydaje mi się, że ta tekstura tak jest nawet ładna, nie? Tekstury co ogólnie w tym farmingu spoko. Natomiast smucenie kukurydzy na ziarno bardzo fajnie wygląda, mi się bardzo ta tekstura podoba. A to jeszcze nie widziałem. Animacja wciągania. Ja jeszcze nie mam przyjemności z tym się zapoznać, więc może gdzieś tam kolejnym razem się uda. O, czekajcie, to zrobiłem. Trochę mi słabo pojechało, bo myślałem, że akurat zbiorę to na raz, ale jednak nie. Ja się mógłbym też oczywiście powiększyć sobie ten szerokość ciewki, no ale już mniejsza o to, nie? Jak to nic nie ma, jest sam u góry jakby. Tu będziemy też siać owiec na tym polu. Tak, chyba owiec będziemy tu siać. Owiec miał siać? Chyba owiec. Tu owiec, tam owiec miał być siany, dokładnie. Bo owiec jest, nie wiem czy wiesz, ale najwydajniejszym zbożem w tym farmingu. Ja nie wiedziałem. No. Jeszcze raz nie siałem. A jakby chodzi. W sensie pod kątem plonu, czy. Pod kątem tak. Zapłaty? Jak chodzi o wydajność, nie? Czy po prostu wiesz, ile musisz zużyć pieniędzy, żeby. Największy zgeneruje, nie? Przy najmniejszej ilości jakby pieniędzy, które tracisz, to tyle dostajesz, nie? Najwięcej. Ale w ogóle pierwsze są ziemniaki, nie? I najbardziej się właśnie w tym farmingu poznają ziemniaki. Właśnie dużo robot. No właśnie, nie? Więc też spoko, że tak rozwiązali właśnie, że trzeba patrzeć pod kątem właśnie, czy inaczej, Farming 22 zrobił nam tak, dzięki tym production chainom. Jeżeli chcesz się naprawdę bawić w jakieś rzeczy, to na pewno zostaniesz to wynagrodzone i dostaniesz za to pieniądze, nie? Tak samo na przykład głupi chleb, który się robi. To w tym farmingu działa tak, że sprzedanie na przykład owsa normalnie się nie opłaca, nie? Bo o wiele więcej zyskasz produkując mąkę, a potem chleb, bo wychodzi to faktycznie dwa razy więcej, nie? Więc super sprawa, że tak to jest to rozwiązane. Jeżeli komuś się chce, tylko chce robić coś innego, to jest to wynagradzane sowicie, nie? Więc super. Na początku też trzeba jeszcze ponieść te koszty zakupu tej na przykład piekarni, czy tak, co tak, tam tak, trzeba to kupić. Prawda. No właśnie też taką piekarnię będę starał się może po kolejnym sezonie kupować. Albo nawet już przed tym sezonem, przed kolejnym sezonem, żeby już ten owiec był właśnie tak przerabiany. No ale to zobaczymy. I też piekarnia jest super, bo mamy truskawki, wiadomo. O, sorry, to ludzka, nie widzicie tego. Jest też właśnie ta piekarnia, która nam będzie od razu... będziemy tam mogli robić ciasta, nie? Tylko do tego trzeba jeszcze kury i tak dalej. Więc troszeczkę trzeba z tym się pobawić. I czy ten miód mogę zostawić? Może to jest zostawię przed domem? Na schodach położę. O, nie stoi, na tym stoi. Okej. Okay. Na pewno też miód będzie można w tym łańcuchu produkcyjnym wykorzystać, jakbyś kupił piekarnię albo coś w tym stylu. No, tak, tak, tak. To jest właśnie super, więc pewnie tak jeszcze będziemy się bawić. Bo jako na samym miodzie, to z tego co zauważyłem, nie masz takiego dużego zarobku, bo tam jest chyba 2000 ponad trochę za litr, za 1000 litrów miodu, a tego miodu nie masz aż tyle. Ja zaraz właśnie sprawdzę, jak ten miód tutaj wygląda, bo właśnie to chyba jest w tych tysiącach podawany. Tak, tu jest 14-15 tysięcy, nie? No ale mam to na złotówkach, nie? Jeżeli na przykład przełączył sobie to wszystko na właśnie te dolary, no to już sprawa wygląda trochę inaczej, trochę gorzej, ale
No i 3000, nie? Czyli powiedzmy tyle, co byśmy mieli za... tak naprawdę za... sałatę, która jest, jak widzicie, no o wiele prostsza do zrobienia i szybciej się robi, nie? Dlatego mius pewnie będziemy bardziej wykorzystywać pod kątem tych po prostu łańcuchów produkcyjnych, nie? Więc to się przejdź, zobacz jak tam ci idzie, bo właściwie ja już skończyłem swoją pracę na dzisiaj, a ty już tam pewnie też kończysz. Może zabawę jakieś poszukamy gdzieś ludziska? Co wy na to? A, pokażę jeszcze jedną zabawkę. Tu mamy konika na drabinie, przykutego. Możemy też go sobie złapać. Chyba tego środka pastobójczego braknie. Serio? Serio. Czy no, tutaj pola w sklepie jest trochę. Zaraz, poczekaj sekundkę. Ale co, już wziąłeś wszystko, tak? Tam nic nie zostało? Nie, jeszcze jest trochę. Aha. To co, możecie mi przywiązać po prostu paletą. Nieduże ilości mi brak. Ja sobie teleportuję ci zaraz dowiozę, wiesz, żeby ten... Okej, okay, resetuj. Nie wiem, czy to jakiś koszt resetowania maszyn, czy nie ma? Chyba nie ma, nie? Nie ma. Zaraz, gdzie to mogę włączyć sobie te... Boże, ja mówię, co? Normalnie Zetur mi bokiem idzie po polu, a ja po prostu przez przypadek zamiast włączyć to puściłem opryskiwacz i tak jechałem z opuszczonym. Nie no, po prostu braknie, bo jest 57% misji, a ja mam tylko 34 tego. Już ci wiozę, spokojnie. Więc takie troszeczkę. Też to teraz zrobimy rozcięcie, żeby też nie robić tasiemca, tak jak tam będę ci dowoził. Więc no, ja to się biorę za ładowanko tego. I elegancko. Ja zauważyłem właśnie, że ten, że teraz jak mamy, jak wziąłem, jakby tutaj zmienił na walutę na dolary, to dalej jest inaczej to przewalutowane. Więc nie wiem, czy to zależy od, czy jakby euro jest tą jednostką, tak mogę nazwać, tym, nie no jak to nazwać, pieniądzem, który jest po prostu wyznacznikiem tej jedynki takiej jakby początkowej, nie, od której się mnoży i tak dalej. Mi się wydaje, bo to zawsze było w euro, więc... No może i tak. Tu masz 373 litry, 8 litrów, to ci wystarczy? Chyba nie. Nie wystarczy? To może kupić drugą beczkę. Tak zrób. Okej, okay, to zawijam. Dobra, to co ludzie, dobra, żeby was z tym nie zaręczać, widzimy się po prostu po cięciu, nie? Jak tam ogarniemy sobie wszystko, bo już 6 minut wybiło, nie? Ludziska, słuchajcie, jestem głupi jak but, patrzcie, jest polski złoty, jest przelicznik walut po prostu, więc mamy włączony 6000, wyłączony mamy normalnie. Więc gram na złotówkę tylko bez przelicznika walut. Od ciekawosteczka. Sorry, jak mówię, jestem głupi jak but, a to pewnie wszyscy doskonale wiecie. Więc dobra, wiozę tutaj Olkowi już ten nawóz i widzimy się na polu, nie? Ludziska, słuchajcie, wracamy do was, już jak widzicie, kontrakt zrealizowany. Zaraz tam zobaczymy co i jak jeszcze, no i co, lecę do ciebie. O, akurat pociąg jedzie. I myślę, tam zakończymy odcinek raczej, co nie? Jesteś pod mostem, czy gdzie? A nie, tutaj jesteś, okej. Okay. W tym miejscu, tu jesteś, dobra. Czekaj, pojadę na ten ładny mostek. Aha, tam po 37, tak? Czy, a, tutaj, w tym miejscu. Między 70 a 39. Dobra, więc... Fajna muzyka akurat na końcu gra. To tak też się pożegnamy w tym miejscu. No i co, zobaczmy was na koniec odcinek, który będzie już pojutrze. Pamiętajcie, żeby wstawić sobie dzwonka, powiadomienia wszystkie, bo będzie fajna akcja, myślę się na kosami. Dobra. No i cóż, dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, oczywiście ze mną był cichy Olek, tak? Tak. No, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie.